Cześć, chciałbym Wam pokazać dzisiaj latareczkę ze sklepu Hub House. Jest jak widać nieduża, ma regulowany zoom, działa na jednej baterii, paluszku, ma jak większość latareczek trzy tryby świecenia. Migający, mocny tryb światła i słabszy tryb światła. Mała, poręczna, nieduża, dla porównania zwykła czołówka i jako taka kieszonkowa latareczka do codziennego użytku jak najbardziej się nadaje i polecam. Przy czym na filmiku może później tego nie będzie widać niestety, ale tryb świecenia, czyli w zasadzie dioda, jest większa w tej latareczce niż w czołówce. Co prawda czołówka też jest budżetowa, ale i latarka też jest budżetowa. Może to będzie widać tutaj. Dioda jest trochę większa i mocniej świeci ta dioda w tej latarce. Także zasięg tej latarki jest znacznie większy niż takiej czołówki. Przy czym koszty zakupu są jakby porównywalne. Leciutka, poręczna, naprawdę bardzo fajna latareczka. Miałem okazję przetestować ją teraz, jak chodziliśmy z Dawidem i z Tomkiem po bunkrach, po poligonie, więc naprawdę bardzo fajnie się sprawdziła. I do tego jest jeszcze w komplecie uchwyt rowerowy, więc może służyć jako latarka rowerowa. To na razie tyle. Reszta jakichś tam dodatkowych danych będą zapewne w opisie i zaraz Wam jakby pokażę, jak mniej więcej działa to wieczorem. Dzięki. Latareczka. Jaki jest model, Dawid? Pamiętasz? Hobby House 6152. Mała, zwarta, kompaktowa. Włącznik regulowany promień światła. Na jednego paluszka. Z zoomem. Z zoomem, dokładnie. I jak świeci? Tu zgaś teraz swoją. Sygnał taki i drugi tryb świecenia. I to jest na tym szerokim trybie świecenia. I teraz zoom. No i widać dobrze drzewo. Może na aparacie tego nie widać, ale widać dobrze drzewo, które jest od nas ponad 50 metrów. Zaświeć tu w las. Dobrze. To drzewo stoi jakieś 4-5 metrów od nas. Doskonale widoczne. No niestety, aparat tego nie zbiera, nie pokaże. Ale to bardzo dobrze świeci. Nam.